I cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Last of Us 2. No i co, znalazłem sobie kodzik, pochodziłem troszkę i jest tutaj zapisany. Nawet tego nie można w żaden sposób zabrać. Kodzik to 173807. Chodźmy tu w 173807, dobra. Ja otworzyłem te drzwi, chyba nie. 173807. Trzeba to mieć cały czas na uwadze. Jakoś tu było wejście. O kurde, widzę, że po restarcie gry nawet amunicję mi zerowało. 173807. A my tu mamy ciekawego. No i dobra. Nowa Givera. Nice. Przyda się niewątpliwie. Tego Francuza znowu sobie podmienimy. No i dobra, co my mamy za kiwerę tutaj? Co żeśmy to dostali? Taki jednostrzałowy pistolet. Dziwne. Wolę zostawić sobie ten póki co. I idziemy dalej. Tu nigdzie już chyba nie ma wejścia. No, no nie ma, oczywiście, że nie ma. Zeskakujemy na dół. Dobra, idziemy wzdłuż torów. I idziemy nas do drogi do bazy. Eksplorować dalej. Wiem. Oczy szeroko otwarte. Jak pokonamy mur? Nie mam pojęcia. Cicho. Nadchodzą kolejni. Ja nie wiem, gdzie oni są. Nie widzę ich przez ścianę. A, tam coś się porusza, ale... No nie wiem, no nie wiem. Bo oni są jeszcze zagrożeniem. Znaczy już. Bo to, że będą, to za chwilę pewnie się okaże. Oj. I poszedł se. A miałem go tak perfekcyjnie, kurczę. To od strzału. Jajku, ta już zagwizdała. Jak się skończy. Jeszcze ktoś tu jest? Chce z nami walczyć? Nie widzę jakoś za bardzo tutaj tych ziomków, ale ktoś mówił, a tam jest. Wagoniki fajnie by było pozbadać wszystkie. O,
To moja drużyna to tak teraz idzie i nic nie robi. Prawej to tam jest trzech minimum. Kurwa, uważaj! Chłopy pozwoliły tutaj się kurde normalnie ziomkowi, nie? Nie wiem, to moja drużyna jest złomna, kurde, mam tyle ludzi. Oni nic nie robią. Tyle, no dwóch. A mam dwójkę. On tylko czasami informuje, gdzie jest jakiś wróg, no ale to... Nic nie zmienia. Fajnie by było, jakby strzelali albo cokolwiek robili. No ale nie. Chyba wszyscy. Ja pierdolę. To już? Nikogo nie widzę. Za mną. Chodźmy. No i fajnie, pozbyliśmy się jej. Tamte wagoniki, chyba tylko jeden zostawiłem, ale nie jestem pewien, który, także nie będę się tam wracał. A może i nawet we wszystkich byłem. Ciężko powiedzieć. Ej, tutaj. Kurde, nie przejdziemy. Dobra, znajdziemy inną drogę. Jak nie przejdziemy? A, to prowadzi do tych krzaków, no dobra. Chodź, mama. Ja już, kurczę, nawet wiem, przypomniało mi się, jak montowałem któryś odcinek, co się z tym pieskiem stało. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację, co Ellie właśnie była. Patrzcie, już niedaleko. W tym akwarium całym. To tam nas zaatakował pies. Puta madre, są blisko. I to był ten pies. Tędy. Cholera. Nie mam cegły. Kurwa. Ogród! Ryj się!
Bez kitu, trochę ich tu dużo. Zanim pokaże się więcej tych pajaców. Kocham was! Abi, lecimy! Nadam swoim dzieciom wasze imiona. Gotowi? Kurde, ale sieka. Ale tu się sieka odbyła. Ja pierniczę. Egzekucja pełną gębą. No nie macie gdzie się cieszyć, nie? Pan z włokami jakiegoś frajera. Dobra, gdzie mamy iść? Tam wszystko poblokowali. Mam wskoczyć na ciężarówkę? No dobra, tylko wezmę sobie naboje jeszcze. Trzymasz się? Chyba przeżyję. Pomogę ci. Hej, pokaż dłoń. Ruszamy! Jak najmocniej, okej? W mordę. Nic nie czułam. Hej! Mamy dwójkę! On ma ranę postrzałową dłoni. Dobrze się spisałaś. To prawie komplement. Idź po pomoc. Alice, zostań. Chodź, tędy. Siad. Straciła dużo krwi, co? Źle, że ją wzięliśmy. Wyliżę się. Hej, chodź tu. To Alice. Chodź, Alice. Dobry pies. Dzięki. Ci nowi rekruci. Nie ufam im. Jeszcze raz dzięki. Hej, Manny, zaczekaj. To powinniście nam dziękować za nieco akcji. No, wisicie nam. Możecie się dowiedzieć. Okej. Najpierw się zameldujmy. Potem do ciebie wrócimy. Dobra, dzięki wielkie. To jest ta pierwsza baza, nie? Z tymi bramami takimi. Zgłaszam się. Hej wam. Co dla nas masz? Bez przydziału. Macie iść do Isaaca. Oboje? Tak. Nie widziałem tu takiego ruchu. Coś się tu kroi.
Lepiej znajdźmy Isaaca. Najpierw sprawdźmy, jak tam Mel. Nie kojarzę tych ludzi. A ty? No też zbytnio nie kojarzę ich. No hej, Abby. Hejka. Siema. Abby, słyszałem, że ktoś musiał ratować ci dupsko. Wiesz, cały jeden raz. To bym sobie zaprojdował, zwłaszcza tą lunetę. To czy mnie już stać na to? O kurde, stać mnie. Lunetę czwóreczkę. Zamontujmy. To nie muszę z tej lunety strzelać, co prawda, ale... Zawsze fajnie mieć. Hej, Abby. Nieźle się tam spisałaś. Dzięki. Wiesz, gdzie jest Isaac? Też bym się chował przy takim zamieszaniu. Abby, chodź tu. Tak? Słyszałam o zasadzce. Gdzie uderzyli? Gdzieś tutaj. Przy magazynach. Szlak. Wciąż się tu ślizgują. Wiecie, gdzie jest Isaac? Był tu jeszcze przed chwilą. Okej, dzięki. Poszukamy go. Jednak był. Nie musisz tu na mnie czekać. Dobra wiadomość jest taka, że wszystko jest na stanie. Kiepsko to wygląda. Co? Nie jest źle. Nie wierz się. Dobra. No. To się nie dzieje naprawdę. Boli? To się nie dzieje naprawdę. To jest mój tekst. Hej. Lepiej? Tak, leki przeciwbólowe zaczynają działać. Trzymaj się. Jak twoja ręka? Nie stracę nawet wszystkich palców. Bracie, wystarczą trzy. Wiem, to stało się tak szybko, ale mogło być gorzej. O wilku mowa. Hej wam. Jak tam melon? Jeszcze tylko kilka szwów i będzie dobrze. Lepiej ją namówcie, żeby trochę wyluzowała. Hej, Mel. Wyluzuj. No jasne. Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli. Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj. Wyluzowana. To mi się najbardziej w grach podoba. Dobra. Takie misje typu, nie wiem, pozmywaj naczynia, albo przebierz się, albo nie śmic. Mamy wszystko zabrać. Co z Mel? Tak serio. Parametry dziecka były nieco zawyżone, ale nie ma się czym martwić. Ktoś powinien powiadomić Owena. Chciałby tu z nią być. Muszę wam coś pokazać. Co jest? Za mną. O Boże. To wszystko nasi. Tak, i ciągle ich przybywa. Tylko nie mów Mel, dobra? Nora. Po prostu jeszcze nie. Chodź. Czyje to zwłoki? Kurwa. To Danny. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam Daniego i Owena. Dziś rano strażnicy znaleźli Daniego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Pijcie z blizny i chodź de puta! Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale... O ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Isaaca, co się stało? Próbowałam, ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho.
Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Gdzie jest Isaac? Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć, co u Mel, więc... Dajcie znać, co i jak. Jasne. Rany. Dlaczego Isaac nie wysłał nikogo, żeby szukał Owena? Może wysłał i nie powiedział noża. Oby tak było. Ja nie bardzo kojarzę, kim był Danny. Ale możliwe, że to był jeden z tych chłopów. Szukamy Isaaca. Jest w środku. Chodźcie. Dzięki. Którzy byli przy śmierci Joela. Był. Joel. Masz czas na rundkę? Nie mogę. Lecę do Isaaca. Jak chcesz, ważniaku. Nie moja wina, że jestem taki dobry. Na razie. Ja bym sobie zagrał. A czemu nie? Wiesz, to nic złego. Nie tęsknię za tym miejscem. Kurwa. Nienawidzę tego smrodu. Po tym poranku... Chętnie posiedziałabym z nimi kilka minut. Rozumiem. Hej, Abby. Musimy wejść. Isaac jest tam. A. Ile to potrwa? Miałem mu dać znać, kiedy przyjdziecie. Za mną. Czyli gdzie? W kibelku? Dwójkę robi? Szefie, Abby i Manny tu są. O, torturuje. Mam bliznę jakiś. Nie daj mu zasnąć. Tak jest. Na górę. Ten gość nie jest szef... Boże, szefem, ojcem tej dziełuszki? Z jedynki, co Joel ją tam gdzie kilim? Mógłby być. Słyszałem, że wpadliście w terapaty. Nic poważnego. To tylko kilka zadrapań. Oni wyglądają gorzej. Chciałbym to częściej słyszeć. Tłoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Nie możemy tego ciągnąć. Czyli... co? Moglibyśmy zawrzeć rozejm. Ale ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani? Nie. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. Wybierzcie ludzi. Przygotujcie się. Chcę Owena. Kiedy wracę z Dennym? Kto wygadał? Nora? Załoga Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To dlaczego nikt z naszych go nie szuka? Zastrzelił Danny'ego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura. Co proszę?
Nie mógłby. To nieprawda. Twierdzisz, że Denis zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie, zamorduje go. To radzę wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiemy się. Przecież mamy jeszcze kilka dni. Mamy tylko jedną szansę. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Owena. Jeśli się pojawi, jasne. Pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebuję cię, Abby. Okej? Jasne. Kumam. Świetnie. Obejrzyjcie plany i dobierzcie ludzi. Zjedzcie coś. Pogadamy później. Czyli on chce wysłać taką grupę, jak Eli zabija... Owen nie zabiłby do niego dla jakiejś blizny, nie? Co? Nie. Abby, nie! Wrócę jutro rano, musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie. Przestań. Wszystko nam się rozjaśnia. Zabiję cię! Co? Serio, skończ już! Okej. To może podejdź i podziwiaj ze mną widok. Piękny. Mega. No weź. Weszliśmy tak wysoko, żebyś miała tu wymięknąć na sam koniec. Tak. Tak. Miałam tylko wejść, więc... Oto co teraz zrobimy. Przywleczysz swoje dubsko tutaj i usiądziesz na krawędzi. Możesz też klapnąć na miejscu dla dzieci i sobie popatrzymy. Mamy trening. Serio? Nie byłoby nas jeden raz. Nie. Przegadamy to? Późno już. Cia. Okej. Nie. Nie, jest za wysoko. O mój Boże. Wiesz, nie potrafię tak dłużej żyć, Abby. Owen, mówię poważnie, zerwę z tobą, Owen. Zawsze cię kochałem. Nie! Owen! Ja tu grałem. Myślałem, że ona będzie ubolewać nad losem. Nie mogłem w boki, ale skoczyć już mogłem. Abby! Tu jestem, dupku! Skoczyłaś? A ja nie widziałem? Myślałam, że utonąłeś. I chciałaś mnie uratować. Nie. Upewnić się, że utonąłeś. Znalazłem coś świetnego.
Co? Popłyń za mną, tu sama zobaczysz. Owen, musimy wracać. Wrócimy, kiedy to zobaczysz. Okej, oni na pewno byli w tym młynie, tak? W diabelskim młynie. Które nie mają dokąd pójść? W tym akwarium. Tylko pytanie, co Mel tutaj robi? Po prostu to zobacz. Ła. Weź głęboki wdech. Zwiedzamy dalej? No kurwa. Ładnie to wygląda pod wodą. Może nie aż tak spektakularnie jak wy. Uncharted, no ale to też są inne klimaty podwodne. Zupełnie jak w jakimś zoo, Larry. Daj spokój. Popatrz na tę foczkę. Widziałem to dla rybichu. Była cała w centki. Foki nie mają centek, są brązowe. To są lwy morskie. Nie, na pewno nie. To są... Nie, co widziałem. Uby. Na własne oczy. No nie widzisz, zobacz, bób tu jest napisany. Baby River Uder. Fajnie. Gdzie my idziemy? Po co my tu idziemy? Czemu my tu idziemy? Tu będziemy mieli jakąś tajną bazę operacyjną. Daję. I tu też właśnie będzie ten pies, więc... Już. Możliwe, że my zaginiemy. Tamta się o czymś dowie. Weźmie psiaka i tu przyjdzie, no bo tylko te trzy postaci były w sumie. Abi tu nie było. Co to za miejsce? No, najwyraźniej jakiś teatr, ale dla ryb. Teatrary. To miał być kogut? Co? Jestem wilkiem. Wyję jak wilk. Ta łódź była częścią pokazu? Nie. Ktoś tu urządził prowizoryczną przystań. To będzie jakiś podręcznik. W jednym miejscu żeśmy znaleźli tu podręcznik. Co ubranka? No. Mieszkała tu rodzina. Spójrz na te rysunki. A, już sobie mam spojrzeć? No dobra. Już sobie spojrzowuję. Co się z nimi stało? No, może zamienili się w zombie, widać po zębach. Albo zabiły ich blizny. Optymistka. Nie ma tutaj niestety... żadnego podręcznika. Już myślałem, że może na tych jachtach ona będzie znajdywała. A nie też ile jeszcze... Dobra. Dość tej łodzi. Możemy znaleźć tych podręczników. Myślisz, że jest coś jeszcze? No pewnie. Chcę tu wskoczyć. Chodźmy. Co ty robisz? Zamierzasz dać mi foka? Wyglądam ci na fokę plamistą? Miała plamki. Nie mogę tu zanurkować. Nie wiadomo dlaczego. Gdzie my idziemy dalej? Bo nie mam zielonego pojęcia. O, gdzieś tam do góry po las.
Wejdziesz tam? Podsadź mnie. Już. Dawaj. Okej. Mordę. No proszę. Wycisnęłam wczoraj 8 dyszek. Jasne. No to rozejrzymy się szybko i... I wrócimy. Ten tu świrujesz. Są jakieś ryby? Ciekawe, czy to jest połączone z oceanem. O mój Boże. Niecodzienny widok. Ej, Owen, bez centek. Popatrz. Ta, którą widziałem, nie była też z brązu, więc... Patrz, akwarium w podłodze. Wyobrażasz sobie to miejsce z ludźmi? Pełne roześmianych dzieci? Tacie by się to spodobało. No, dostałby bzika. No. Pewnie tak. Jakieś Spice Girls i Morse? Najlepszy wypad panieński, Penny 2013. Chyba w najgorszym roku tu przyszło. Jest moje. Padaj czasem. Na pewno? No, nie wiem. Zobaczmy, czy będziesz dla mnie miła. Fiut z ciebie. Kiepski początek. Czy to ta rodzina z jachtu? Tak bym obstawiał. Baza Maxa. Da się tą bazę chyba otworzyć. Nie da się otworzyć, no dobra. Podejrzewam, że my i tak musimy iść tam do góry. Dzieciaki, jeżeli znajdziecie, to chciałam wam... Dobra, nie ośmieszajmy się, dajmy po polsku. To was niewinnie, serafici mają niezłe gadane. Jezus, to gardło dalej. Coś napierdziela. W łodzie jest jedzenie, woda, weźcie jej i odpłyńcie z tego miejsca. Wiem, że zrobiłem... Chciałbym, żebyś... Okej. Okay. Gościu był chyba właścicielem tego miejsca i pozwalał dzieciom sobie rysować. Ej, Abs, tędy. Całkiem możliwe. Musimy wrócić tu zresztą. No jasne, niech też złamią zasady. Myślisz, że nie było warto? Zobaczymy, czy będziemy mieli przez to kłopoty. Ha! Podoba ci się. Zamknij się. No dobra, a to słucham. Owen, miałeś rację. O Boże. Myślisz, że to nasz kapitan? Szlak. Oj, oj, oj. Tato, zabieram stąd Maxa. Nie może spędzić życia w zamknięty w podającym się budynku, tylko... Chcę, żeby Max zobaczył, jak żyje wśród ludzi, którzy potrafią walczyć o to, co jest dla nich ważne, którzy chcą w swoim życiu coś osiągnąć. Świat to okrutne miejsce, tylko my możemy to zmienić, bo w słabości mogę posiąść prawdziwa siła. Mogę... A, dobra. Ale kiedy wrócimy... Dobra, chyba...
nie wrócili. Jego dzieciaki dołączyły do blizn. Kurde. No, ale przynajmniej mamy jego klucze. Co jest z tobą nie tak? To truposz, nie potrzebuję ich. Nie wiem, jak można z własnej woli dołączyć do blizn. Dlaczego? Bo to zgraja świrów. Dlatego. W strefach świetliki uchodziły za terrorystów. Fanatyków. Byliśmy naiwni. Nie byliśmy fanatykami. Wysadzaliśmy posterunki i zabijaliśmy żołnierzy. To nie to samo. Mówię tylko, że... Tylko nie wygłaszaj takich tez na stadionie, okej? Okay? Okej, okay, no. Która może być godzina? Nie wiem. Mamy czas. Mamy czas, mamy czas. Czas nie goni nam. Chodźmy tutaj, do tej drzwi. Ja wiem, gdzie to... Boże. A też jest gołem. Do tej bazy tajnej Maxa. Dawaj, otwieramy. Masz te klucze? A, tak. Ten? Nie. A może... Tak jest. Rany. Na malowanie tego musiało trwać wieki. Świat otwartego oceanu. W otwartym oceanie to takie super rzeczy są. Że hej. O nie, i co teraz? Nie mów, że chcesz tam zejść. Daj spokój. Owen. Ostatni raz. Obiecuję. Ostatni raz. Tylko... nie patrz w dół. No idź już. Wszystko gra. Dobra, nie patrzmy w dół. Ziomek nie chce. Miona nie chce patrzeć, ale... Popatrz jest na to. Chętnie poznałbym tego. Cóż, jest blizną. Może już poznałeś? Och, Chryste, oby nie. Niezły fort, Max. Dobra robota. Wow. Chodź tu. Kurde, jeszcze się okaże, że faktycznie jakąś bliznę tam bronił i to był ten Max cały. Tak. I że oni się w tej tutaj bazie zaszywają czasami i ten blizna też. Widzisz? Mówiłem, mają centki. Tak, tak. Chcesz, żebym zwolnił? Nie. Chodzi o to. O to, prawda? Obrzydza cię to. No łapcz. Przepraszam. Nie przepraszaj. Mów do mnie. Wiem, że nie mamy tropu. Ale... Ale Joel wciąż żyje. Wiem. I co zrobimy? Wracajmy. Zdążymy na szkolenie. Ale...
to idź. A co z tobą? Ja posiedzę tu trochę z fokami. Przepraszam. Już mówiłem. Nie przepraszaj. Cygi, mamy koniec odcinka, tak mi się wydaje. Tutaj sobie zapauzujemy, tu będzie ruszenie innego wątku. Teraz będzie prawdopodobnie Seattle dzień drugi, aczkolwiek nie wiem, może jeszcze będzie podróż do tego akwarium, ale wiemy, że Abby tu na pewno przyjdzie, a po drodze dostanie tajną misję wyruszenia na wyspę, gdzie blizny kryją, ale to będziemy wszystko się dowiadywać w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, do usłyszenia. Hej!